Siema, witam was w piątek. Piątek z dość ciężkim materiałem. Z jakiego powodu? No, z tego powodu, że wszystko szlak trafił o dupę rozbić. Dlaczego między innymi tak to wyglądało? Na pewno porozmawiamy sobie dzisiaj. Na pewno porozmawiamy sobie, gdzie popełniliśmy błąd, gdzie ja popełniłem błąd, analizując temat, za co jeśli ktoś stracił w tym momencie, to sorry, natomiast spróbujemy to wyprostować, nie tyle się traciło w FIFA, raz się zyskuje, raz się traci, taka jest moja opinia. Na pewno jeśli chodzi o analizy i podejście do overalla 85, no to nie oszukujmy się, tutaj można powiedzieć, że zostało trafione. Tak jak można było się spodziewać, ten właśnie overall był najbardziej zasadny, jeśli chodzi o wyzwanie o TOTS-a community, natomiast spotkaliśmy się z jednym takim, powiedzmy, fundamentalnym problemem. Jeden fundamentalny problem, czyli atrakcyjność tego SBC. Ludzie doszli do wniosku, że nie będą robić tego wyzwania, że nie ma sensu go robić. Nawet ankieta przeprowadzona na moim Twitterze wskazała mniej więcej coś takiego. Co prawda nie baczcie na to, zrobię to po 19, bo w tym popłochu sprawdzania wszystkiego nie sprawdziłem, na jak krótko dali to wyzwanie, bo nie oszukujmy się, jeden dzień to jest bardzo krótko. Natomiast pojawił się pewien problem taki, że pomimo tego wyzwania ludzie go nie robili, to jest pierwszy fakt, nie robią go jakoś bardzo masowo. Drugi fakt jest taki, że ludzie mają dużo swoich kart i trzeci fakt jest taki, że inwestorzy, cudzysłowiu, naprawdę duży cudzysłów dajmy na inwestorów, chociaż czy ja wiem, czy tak cudzysłów, niekiedy to jest w sumie logiczne, że ludzie troszkę panikują, natomiast nie możemy zbytnio nic ciekawego powiedzieć. Tu są moje karty, które wystawiałem po tyle, w pewnym momencie przestałem wystawiać po tyle, dawały one 4000 zysku, z jakiego powodu? Ponieważ chciałem więcej, naprawdę po wyjściu Kimisia chciałem więcej i najprawdopodobniej zrobiło tak mnóstwo osób chciało więcej na tym zarobić i czekało. Na drugim koncie flipowałem, na drugim koncie wyszedłem przy kimś już z wielu kart i mi się to opłaciło, natomiast jakbym miał bardzo dużo zainwestowane, nie wychodziłbym, na pewno nie wychodziłbym z tych kart i czekał i domyślam się, że większość z was zrobiła to samo. Natomiast nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, że tak powiedzmy. Musimy pomyśleć, jak możemy sobie z tym teraz poradzić i jakie rozwiązania są dla nas najlepsze. Jak widzieliście na ekranie zapowiadającym nową drużynę TOTS, dostaniemy Premier League, wczoraj to zostało potwierdzone, tak więc na pewno hype rośnie, na pewno mnóstwo osób trzyma również na to wydarzenie paczki i na to musimy wziąć sobie poprawkę, że te paczki będą otwierane masowo, no i wysyp będzie. Tego się boi większość osób. Dlaczego w tym momencie overale wyglądają w taki sposób, jak wyglądają, czyli pomimo tego, że dostaliśmy SBC od TOTS-a, tak jak spodziewaliśmy się, wejdźmy sobie jeszcze w jedno wyzwanie, dostaliśmy również wyzwanie o ikonę, czego chyba nikt się nie spodziewał, średnia wersja ikony, u niej problem jest tych wyzwań, naprawdę problem jest tych wyzwań, że to jest 8,6 i 8,8, to nie jest kwota adekwatna do dzisiejszych realiów, wszyscy zobaczyli, ja również zobaczyłem, jakie jest wyzwanie o TOTS-a, myślałem, że ludzie rzucą się tak samo jak na paczki urodzinowe i teraz pojawia się pytanie, czy ludzie się zniechęcili do paczek urodzinowych, czy po prostu zniechęcili się do przepalania swojej kart na niewymienną kartę, w której nie mają żadnej pewności, co trafią, czy po prostu doszli do wniosku, że jednak to nie jest to, czekamy na Premier League, szkoda nam naszych kart na 8,5, Premier League dadzą 8,7, przepali się niewymienne, a my musimy sprzedać inwestycje, rynek szaleje, no i jest panika. Pomimo wyjścia ikony, ceny są najniższe, prawie są najniższe. I ja powiem szczerze, jeśli mam jakieś wyższe overale, jeśli mam jakieś wyższe overale, to ja na nich nie tracę. To jest jeden fakt taki, który mnie najbardziej pociesza, bo ja na tych wyższych overalach nie tracę. Z jakiego powodu? Piątek na wysypach, jeśli ktoś łapał w dobrych cenach, były analogicznie do tych tutaj, natomiast to jest olbrzymia podcinka i pewnie za, no jednak tracę już dzisiaj rano, jak patrzę teraz, tracę tam może podatek plus 1-2 tysiące, patrząc na DHE, natomiast no panika poszła momentalna, tak samo jak w środę, kiedy ludzie już panikowali, że nie wychodzi to SBC, no to tutaj poszła taka sama. Pytanie, czy dzisiaj wieczorem wysyp zbije te karty? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak, że ten wysyp może zbić karty i na pewno zbije, no chyba, że na starcie dostaniemy już jakieś SBC. Musimy sobie zadać jeszcze jedno pytanie, dlaczego EA doszło do wniosku, że oprócz TOTS community puszczają ikonę?
Jeśli do wniosku doszli takiego, że trzeba podnieść ten rynek, żeby te paczki za FIFA Points zaczęły się coraz bardziej opłacać, tak wiem, są tocy w paczkach i tutaj już nie ma takiego tematu, czy się bardziej opłacają, czy mniej. Natomiast, bo ludzie chcą trafić oczywiście tocy, natomiast jeśli chodzi o to, żeby bardziej się opłacało, żeby ten rynek bardziej żył, to co udawało im się w sposób idealny robić tymi paczkami urodzinowymi, tutaj niestety nie zadziałało. Dali małe wymagania, bo 8,5 na gwarantowaną kartę to jest małe wymagania w stosunku do tych zmiennokształtnych, urodzinowych i tak dalej. Natomiast nie przemyśleli tego, że ludzie nie chcą robić tego SBC. Mają dość przepalania, mają dość liczenia na łód szczęścia, który często okazuje się mało szczęśliwy. Po pewnie player pickach, jakby dali tu przed player pickami, mogłoby być troszkę inaczej. Na przykład po player pickach już wiedzą, że na przykład tych mają niewymiennych, co im z tego, że zrobią SBC, a i tak trafiają mało rzeczy. No i po prostu temat jest taki, że ludzie tego nie robią. W ogóle w player pickach bardzo rzadko, chyba nie widziałem ani razu, żeby ktoś trafił tego Gomeza 93, tak więc tam ładnie to było ustawione, jeśli chodzi o szansę trafienia jakiejś karty, mnóstwo busketsów, wiecie o co chodzi. To bardziej chyba te wszystkie potencjały trafienia karty to są bardziej po cenie, nie po overallu, bo mimo wszystko te 93 overale były często trafiane, natomiast tego Gomeza nie widziałem ani razu. Jeśli trafiliście Gomeza, dajcie znać. Miałem pytanie odnośnie Patreona, to tutaj sobie teraz przypomniałem. Jeśli chodzi o odnośnie Patreona, w maj i czerwiec jeszcze działamy, potem nie wiadomo jak to będzie, wakacje, chyba raczej nie, ale zobaczymy. Jeśli ktoś chce dołączyć, to pewna pula miejsc w okolicach 20 będzie dzisiaj, uwaga, dzisiaj, jutro to pisałem wczoraj ten post, o godzinie 15. Dzisiaj o godzinie 15, jako żeby każdy był na event o 19 już na Discordzie, będą otwarte sloty, więc jeśli ktoś chce, link w opisie i tam wszystko jest powiedziane. Na razie nie kupujcie później przez Bikomy Patron, musi być tier za 3 dolary, handlarz wyśmienity, wchodzicie w niego i możecie go kupić. Natomiast my przejdźmy sobie na Foodbina. Nie oszukujmy się, warto na Foodbina sobie wejść i zobaczyć mniej więcej jak to wszystko wygląda. Chwileczkę sobie przesuniemy i powinno zaraz wszystko działać. Czekajcie, nie tak. Momencik, tu mi się poprzesuwało. O, w tym momencie gra wszystko. Na pewno dzięki za taką aktywność. Aktywność super, w sumie nieadekwatna do poziomu inwestycji, jeśli wchodziliście wieczorem, natomiast jest elegancko, jeśli chodzi o aktywność. Natomiast temat jest taki. Widzicie tą kartę, nie wiadomo co to chodzi. Wyszła dzisiaj w nocy o 1:15, Footwatch go wrzucił tą kartę i nie wiemy co to jest za karta. Najprawdopodobniej jest to wyzwa jakaś z SBC. Mam taką wielką nadzieję, bo liczę, że właśnie takie SBC może nam pomóc. Może podnieść ten rynek i dlatego podsumowując wcześniejsze myśli, ja ze swoich inwestycji nie wychodzę. Jeśli chodzi o karty Champions League, zrobiły zysk. Jeśli chodzi o jakieś style gry, co brałem myśliwy, zrobiły zysk momentalnie. Jeśli chodzi o... jak to się nazywa, informy, no to informy robią świetny zysk, więc to nie narzekam. Ja nie jestem jakoś bardzo pchany. Natomiast jeśli chodzi o overale czyste, które miały najlepiej odbić, niestety nie odbiły. Dlatego ja nie będę wychodził w popłochu. Ja jako inwestor nie będę uciekał w popłochu. Jeśli macie 2-3 miliony zainwestowane, jeden czy coś w tym stylu, dajcie sobie na spokój, naprawdę. Jeśli wyjdzie z WC, to odbije. No, nie oszukujmy się, jeśli wyjdzie coś, co będą wszyscy robić, to odbiją te karty i trzeba na tym się skupić, trzeba poczekać. Jak widać, jej puszcza content i jej chce puszczać ten content, więc po prostu czekałbym na taką sprawę. Natomiast jeśli chodzi o temat, jak dzisiaj może się zachować rynek w stylu, czy opłaca się dobierać, wydaje mi się, że tak, że te overale są na tyle pewnym sposobem zarobku, że jeśli nie macie pomysłu, nie chcecie flipować, no to mimo wszystko warto dobrać. Podsumowując jeszcze informy na koniec, no słuchajcie, jak braliście Arnautowicza w momencie, jak wam polecałem, jak braliście Martineza, jak wam polecałem, no to na wszystkim macie zysk. Tutaj jedynie mogę się wybronić. Nawet na takich najsłabszym jakimś Borusu jest duży zysk, Belotti również i Belotti na pewno będzie rósł, więc jeśli chodzi o informy, zachęcam i polecam nie panikować. Jeśli chodzi o tocy community, no to one rosną w górę, szczególnie te grywalne podskoczyły, natomiast niektóre się obsunęły. Taki Busquets, taki Godin. Wiele osób spanikowało pod takim tematem, że słuchajcie, dostaliśmy ikonę, ceny nie wzrosły, co teraz? No i kiedy mogą wzrosnąć? Na pewno mogą wzrosnąć. To z Premier League, nie oszukujmy się, jeśli Premier League będzie potężne, to każdy będzie robił. Dostaliśmy tego DHE. No DHA spoko, powiedzmy sobie wprost, no spoko karta, jakbyśmy dostali kartę w tej cenie albo troszkę taniej, dlatego trzymam te 85 i będę je trzymał nawet tydzień jeszcze. Jeśli dostalibyśmy SBC
nawet w dobrej cenie, jakiś gracz ofensywny, podobna cena, podobny overall lub nawet lepiej, szczególnie jeśli by ten kod odnosił się do SBC, a nie do jakiejś nominacji, czy tam quizów, czy coś w tym stylu, bo te quizy jakieś tam mają być, natomiast wydaje mi się, że to bardziej pójdzie w SBC i to będzie do wyzwania budowania składu. Jeśli pojawi się dobra karta, no to te overale odbiją. Jak dobrze widzicie, ten TOTS Community tutaj możemy sobie zobaczyć, on nie jest drogi, on kosztuje 82 tysiące, więc czy się skusić? Nie za bardzo, ja się chyba nie skuszę, już mało co gram, natomiast wybór należy do Was, większość osób jednak nie robi, większość osób jednak się skuło na tego typu wyzwaniach. Ikona jest zdecydowanie za droga, szczególnie, że mało kto tam coś trafi, co mu wniesie coś do składu. Jeśli chodzi o overale, no nie ma takiej tragedii, naprawdę nie ma takiej tragedii, nie ma jakichś wielkich spadków, szczególnie patrząc, po prostu jesteśmy w miejscu, po prostu jesteśmy w większości kart w miejscu. Niektóre spadły, ale po tyle się ich łapało w piątek, jeśli ktoś łapie na wysypach, jeśli ktoś łapał w dobrych momentach, to po tyle się łapały. Tylko po prostu jest ten jeden temat, który nas może niepokoić, czyli dzisiejszy wysyp. Ten dzisiejszy wysyp może zbić ceny, ja na pewno nie panikowałbym. Jeśli macie inwestycje, jeśli macie wjechane za grube miliony, czekajcie z nimi. To jest moja opinia, nie ma co teraz panikować, nic to już nie zmieni. Możecie wyjść na zero, możecie się podcinać, natomiast czekajcie z nimi, one odbiją, naprawdę one odbiją. Nie wiem, czy za pół tygodnia, czy za tydzień, ale one odbiją. Jak macie włożone 3 miliony, wyjmiecie z 1,5 miliona, zastanówcie się, czy Was to satysfakcjonuje. Te karty na pewno fajnie odbiją i na pewno zysk Wam zrobią, a wychodzenie teraz z popłochu to jest po prostu to, co się dzieje na rynku, gdzie każdy wystawia kartę, jeden przed drugim, no i tak to wygląda. Na pewno, no ja po prostu czekam. Ja po prostu czekam z 85 piątkami. Jeśli ktoś czuje się zawiedziony, sorry, natomiast jeśli jest kolejna ważna rzecz, która zostaje nam jako nauczka na kolejną edycję, czyli mieszać budżet, wierzaj troszkę w to, troszkę w to. Ja tak miałem trochę kart Champions League, trochę mam 85, trochę informów i sumarycznie ten zysk idzie. Wiadomo, szkoda, bo najwięcej miałem tych overallowych, natomiast tak się zdarza, że no niekiedy coś nie wyjdzie. Pomimo tego, że warunki wydają się być idealne, tak jak tutaj było z tym SBC. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że jutro się troszkę lepszym humorze spotkamy, mam nadzieję, że jutro już będą jakieś zyski, będziemy mogli powiedzieć, opłacało się poczekać, opłacało się, nie wiem, dobrać nawet, bo jest tanio. I tyle. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i komentowania. Siema.